Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć, bardzo serdecznie Cię witam po 3-tygodniowej, to nie niemal, ale pełnej 3-tygodniowej przerwie. Niestety, a i mnie, i całą moją rodzinę złożyło bardzo mocno choróbsko. No, trzeba było swoje odchorować, przejść. Chwilami było ciężko, nie dawaliśmy się i tak się nam udało. Niestety, przerwało to ciągłość tych naszych fajnych, moim zdaniem oczywiście, czerwonych infografik prowadzących do kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Przerwało cały tok, cały ciąg. No, trzytygodniowa taka wyrwa jest z tym, a dosłownie zabrakło nam pięciu omówień infografik. To znaczy, ostatnią infografikę zamieściłem 3 tygodnie temu w piątek, ale już nie dałem rady zrobić filmu. Ja już się do tego fizycznie nie nadawałem i tak to trwało. Na szczęście w tej chwili już jestem. Jest coraz lepiej. Może nie jest idealnie, no do ideału jest jednak raczej dość daleko, ale mam nadzieję, że wszystko idzie ku lepszemu na 100%. I dziś postanowiłem zrobić tak, że opowiem o tej ostatniej infografice, którą zamieściłem, tej czerwonej. Opowiem o niej tak, jak gdyby ona była zamieszczona dzisiaj. A była to 32. czerwona infografika, która prowadzi prosto do kursu CCSIF, a wcześniej jeszcze do webinaru. Webinar miał się odbyć na zakończenie całej sesji, całej jego cyklu naszych infografik czerwonych i miało się to odbyć 5 lipca. Z wiadomych względów musiałem odwołać. Odbędzie się to w ten najbliższy poniedziałek, 26 lipca. Zrobię wszystko, żeby to był naprawdę równie dobry webinar, jak ten, który planowałem zrobić 5 lipca. Jeśli chodzi o webinar, zapraszam Cię już teraz serdecznie na niego na YouTube. Będzie to live. Czy on będzie dostępny później? Nie mam zielonego pojęcia, a to z tego prostego powodu, że pierwszy raz w życiu będę robił taki webinar, który jest live i czy uda mi się to zapisać, czy mi się nie uda, to po prostu zobaczymy. Wracamy do naszej 30., która była 32. czerwonej infografiki. Otóż jest to infografika o strategii. No, oczywiście, jak to zwykle u mnie, jest to wycinek mały wiedzy jakiejś i jest to, no nie jakiejś, tylko dotyczącej CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Piesek jakiś fajnie do mnie leci. A niezależnie od tego, jest to również tematyka, która dotyczy nie samej strategii, ale w ogóle, o tym za chwilę opowiem, strategicznej piramidy zarządzania. Jeśli chodzi o strategię, to często jest tak, że wydaje nam się, że firma strategię realizuje. No tak przynajmniej wszyscy twierdzą w firmie, oczywiście menedżerowie, zarządzający, a po bliższym przyjrzeniu to okazuje się, że to, co określono jako strategię, jest taktyką albo nie daj Boże walką o poprawienie efektywności operacyjnej. A to strategią nie jest i to nie zadziała skutecznie, gdyż nie wiemy, dokąd podążamy, nie znamy celu. O celu już mówiłem, o konstruowaniu, definiowaniu celu, wyznaczaniu, wytyczaniu, o formule SMART już w początkowych odcinkach Szpiegulajfa i bardzo serdecznie zapraszam Cię na któryś z tych odcinków. Po tytułach samych uda się moim zdaniem raz, dwa dojść do tego, gdzie mówię, a to chyba w 2 odcinkach mówiłem, wszystkie moje uwagi dotyczące celu. Oczywiście wszystkie uwagi takie bardzo luźne i one nie wyczerpują całkowicie tematyki. Wracając do tego, co powiedziałem, że mowa jest o realizowaniu strategii, a prawda jest taka, że jest realizowana taktyka, bądź nawet tylko podwyższanie wskaźników efektywności operacyjnej, co krótkookresowo coś tam zawsze może nam dać. Natomiast to nie zadziała skutecznie. To nie zadziała skutecznie, gdyż, jak już powiedziałem, nie mamy pojęcia, jaki jest cel, dokąd podążamy. A co za tym idzie? Nasze zarządzanie, nasza cała działalność wygląda tak, że gasimy małe pożary tam, gdzie one się pojawiają, po to, żeby nie wybuchł potężny jeden pożar, ale my się bawimy tylko w gaszenie pożarów. To jest jakieś takie działanie bardzo defensywne, zupełnie bezsensowne tak naprawdę. Charakterystyczne
Jeżeli pamiętasz mój podział na te trzy firmy, 3K, tak? Firmy, które są zorientowane na klienta, firmy, które są zorientowane na konkurencję i firmy, które są zorientowane na kanał, czyli walkę o przetrwanie, to ja właśnie w tej chwili tak naprawdę mówię o takich firmach. Gaszenie pożarów, no teoretycznie jest jakimś plusem, nie? Bo jak go nie ugasimy, to możemy doprowadzić w ogóle do upadku firmy. Zresztą mieszanie strategii z taktyką to taka typowa, jedna z trzech chyba głównych pułapek opracowywania strategii. Kolejne dwie to jest niełączenie strategii z celem biznesowym firmy, a także nieumiejętność budowania nowej wartości. I tak to niestety wygląda. Czym jest wobec tego strategia i taktyka? Dlaczego tak trudno je często odróżnić? Zresztą ja nie wiem, czy to odróżnienie jest tak trudne, że ciężko je odróżnić, czy po prostu kierownictwo nie chce tego odróżniać i jest to działanie świadome. Ale jest tak, że zarówno strategia, jak i taktyka odpowiadają na proste pytanie, jak osiągnąć cel, przy czym strategia mówi o tym, jak ogólnie osiągnąć cel, a taktyka mówi, jak konkretnie to coś osiągnąć. A właściwie nie powinniśmy mówić o taktyka, ale taktyki. I mówi o tym, jak powinniśmy to osiągnąć. Strategia jest po prostu abstrakcyjna i nie da rady jej dotknąć nigdy. Zaś taktyki są często namacalne. Jeśli możesz czegoś fizycznie wręcz dotknąć, sięgnąć, to jest to na pewno taktyka. Chodzi mi o jakąś część działania. Nie najprawdopodobniej, ale na 100%. Ja już powiedziałem dzisiaj, że w biznesie, i podkreślam w biznesie, dlatego że nie mówię o sferze militarnej, wojskowej. W biznesie mamy coś takiego jak biznesowa piramida zarządzania. Ja o tej piramidzie dużo mówiłem, dzisiaj powiem tylko króciutko, bardzo króciutko, tak? Aż szok, że aż tak krótko można. Ja już o niej wiele pisałem, wiele mówiłem. Jeżeli chcesz usłyszeć, dowiedzieć się o co kaman, zapraszam bardzo na mojego bloga szpiegul.pl bądź też na YouTube'owy kanał szpiegul.pl, w którym z moich pogadanek, wykładów o CSI na 100% znajdziesz sobie tematykę strategicznej piramidy zarządzania. Jest to temat podstawowy, ale moim zdaniem bardzo, ale to bardzo istotny. Strategiczna piramida zarządzania posiada 4 poziomy. Poziom najniższy jest to poziom operacyjny, wyżej jest poziom taktyczny, trzeci poziom ku górze oczywiście, wyżej jest poziom strategiczny i poziom najwyższy jest to poziom ideologiczny. Poziom ideologiczny. Na poziomie ideologicznym konstruuje się misję, a misja mówi, jaki jest sens istnienia danej firmy, czyli tak naprawdę jaki jest cel. To mówi nam misja, która jest skonstruowana na poziomie ideologicznym. W biznesie ideologię narzucają właściciele i dzisiaj chyba co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Popatrzymy, co się dzieje w całej sferze social mediów. Jest bardzo dużo mówienia o tym, że właściciele wpływają, że właściciele zajmują się propagowaniem jakichś tam idei. No, dlaczego nie? Temu właśnie służy biznes. Na poziomie ideologicznym konstruuje się i misję, a misja jest odbiciem przekonań właścicieli. Kiedy mamy już misję, schodzimy na poziom strategiczny i na poziomie strategicznym formułujemy strategię. Strategię tworzy, czyli mówimy o tym, jaki jest ogólny cel firmy. Cel, taki ten cel konstytuujący firmę już znamy, tak? Misja mówi o tym. Ale my szukamy celów biznesowych i ten główny, ogólny cel, bądź cele, które określamy na poziomie strategicznym, mówią nam, wyznaczają nam później strategię, którą będziemy realizować. Opracowując strategię, korzystamy z wyników analiz poziomu strategicznego, wspomaganych analizami poziomu taktycznego. Są bowiem takie analizy z poziomu taktycznego, z których na bieżąco korzysta się na poziomie strategicznym. Czyli są takie analizy taktyczne, z których korzysta się. Chodzi mi o wyniki analiz, z których korzysta się na poziomie taktyczne, z których korzysta się na poziomie
strategicznym. Przepraszam, że może czasami coś tam mieszam. Ja po prostu jeszcze po tym choróbsku, a w zasadzie, no bo już w zasadzie jest po nim, ale mam pewne problemy z koncentracją i takie powtarzanie mi naprowadza mnie na to, co ja mam powiedzieć. Okej. Okay. Czyli na tym poziomie, przypominam, że szczególne znaczenie przypisuje się planowaniu scenariuszowemu, a także, i o tym powiemy sobie, chyba w poniedziałek właśnie, ostatnia infografika czerwona, to jest strategicznym, nie, biznesowym grom wojennym. Biznesowym grom wojennym to jest wspaniałe, fantastyczne narzędzie. Ja je dość szczegółowo myślę, przynajmniej na tyle, żeby zrozumieć, czym to jest, omówię w poniedziałek. Wracając, no to poziom strategiczny, jak mówiłem, na poziomie taktycznym tworzymy szczegółowe plany działań. Przy wykorzystaniu, znaczy biorąc pod uwagę posiadane siły, środki, korzystając z wyników analiz poziomu taktycznego, a także poziomu operacyjnego, pamiętając o tym, że niektóre wyniki analiz poziomu taktycznego przekazujemy na poziom strategiczny. Mówiąc przekazujemy, przesyłamy, to się nie odbywa żadną pocztą, żadnym, nie wiem, kurierem czy czymkolwiek. Chodzi o wykorzystywanie istniejących systemów informatycznych w firmie. No ale to tak obrazowo myślę, że lepiej się człowiekowi zarysowuje w głowie, jak to wygląda. Na poziomie operacyjnym z kolei realizujemy już konkretne programy, czyli konkretne plany, akcje, konkretne budżety, które ukierunkowane są na realizację tych szczegółowych, pojedynczych celów biznesowych. I właśnie często, krótkookresowo, znaczy w terminie krótkookresowym, kierownictwo osiąga świetne wyniki, wtedy w ogóle firma, kiedy składzie się nacisk na, prawda, poprawianie efektywności operacyjnej. Ja powtarzam, krótkookresowo to działa, ale już w średnim okresie, albo już w długim okresie, tak? W średnim okresie, czyli rok, dwa, albo w długim okresie, tam od 3 do 5, 10 lat, to po prostu nie zadziała. To trzeba na to uważać. Różne narzędzia zarządzania, takie jak kompleksowe zarządzanie jakością, benchmarking, który opowiadałem, zwiększają i poprawiają efektywność operacyjną firmy, ale to nie zapewnia trwałej rentowności naszemu biznesowi, naszej firmie i jest to problem. To jest chyba kolejna przyczyna w ogóle problemu. Kierownictwo albo nie widzi, albo nie chce widzieć różnicy pomiędzy strategią, a efektywnością operacyjną. Kładzie się często również pomiędzy tymi dwoma poziomami, między którymi jest przepaść w postaci poziomu taktycznego. I nie widzi się różnicy, nie chce się jej dostrzegać. To jest zrozumiałe. Premie są wypłacane za aktualne wyniki, tak? Poprawienie wskaźników czyli poprawienie w ogóle efektywności operacyjnej wpłynie na to, że premie będą. No bo czym jest efektywność operacyjna? Efektywność operacyjna to wykonywanie podobnych czynności lepiej, niż wykonują je rywale. A strategia to wykonywanie czynności innych niż robi to konkurencja, lub wykonywanie podobnych czynności, ale na różne sposoby. To chyba tak najprościej określić, tak w sposób bardzo humanistyczny. Firma może prześcignąć rywali, ale tylko wtedy, gdy potrafi ustalić tą różnicę, którą jest w stanie zachować. Jeśli chodzi oczywiście o strategię, ona musi dostarczać klientom większą wartość, tworzyć wartość porównywalną, albo też, przy czym ta porównywalna wartość musi być przy niższych kosztach, które ponosi firma, lub też robić jedno i drugie. Tak naprawdę to jest proste, to na tym polega. Tylko znaleźć ten złoty środek, wiedzieć, o jakich wartościach mówimy, no to jest właśnie ten problem. Cała ta problematyka na tym polega. A strategia konkurencji polega po prostu na byciu innym i wykonywaniu działań inaczej niż rywale. Strategia jest to stworzenie takiej wyjątkowej i wartościowej pozycji firmy, obejmującej zupełnie inny zestaw działań, niż jest to u konkurencji. I tyle. Samo wyzwanie polegające na opracowaniu jasnej strategii,
ma przede wszystkim charakter organizacyjny i zależy od przywództwa w firmie, od kierownictwa, ale tu mówimy o nie o menadżerach, a o liderach. Chyba to już się dzisiaj bardzo rozróżnia, prawda? Kim są liderzy, a kim są tylko menedżerowie. Oczywiście to tylko jest w cudzysłowie, ponieważ dobry menedżer to jest dobry menedżer. Niezbędni są jednak silni liderzy. Tacy liderzy, którzy są gotowi do dokonywania wyborów. Strategia polega bowiem na wyborze. Czyli na wyborze tego, co robić i wyborze tego, czego nie robić. Jak więc widzisz, strategia to taka inteligentna alokacja zasobów poprzez bardzo unikalny system działań, aby właśnie ten cel osiągnąć. Czyli jest to sposób, w jaki planujesz osiągnąć ten cel, tak prostymi zupełnie słowami. Bo dobry plan strategiczny odpowiada na dwa i tylko dwa pytania. Co my chcemy w firmie osiągnąć? I jak chcemy w firmie to osiągnąć? I kropka. Nic więcej. A wracając do strategicznej piramidy zarządzania, to nigdy, ale to nigdy nie należy jej przykładać na strukturę organizacyjną firmy. To w ogóle nie ma nic wspólnego ze strukturą organizacyjną firmy. Strategiczna piramida zarządzania opisuje nie strukturalne poziomy zarządzania, ale opisuje funkcje realizowane w firmie. Funkcje realizowane w firmie. I o ile po przyłożeniu piramidy, tej strategicznej piramidy zarządzania biznesowej do struktury zhierarchizowanej, scentralizowanej, otrzymalibyśmy całkiem niezłą zgodność obu tych schematów, to jednak w przypadku struktury sieciowej, czy też holokratycznej, tak, czy organizacji turkusowej, już nie bardzo. To już by się w ogóle nie pokryło, to by się nawet totalnie rozjechało. Brzmi to dla Ciebie skomplikowanie? Zupełnie niepotrzebnie. W ogóle się tym nie przejmuj, nie stresuj. Ja to wszystko bardzo, ale to bardzo dokładnie wyjaśniam na podstawowym kursie CCSIF w podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu, na który bardzo serdecznie zapraszam Ciebie, Twoich pracowników, Twoich przyjaciół, a także Twoich konkurentów. Są to sprawy proste. Kiedy się już je pozna, zrozumie, są to sprawy naprawdę proste i one nie są trudne. To jest najdziwniejsze. Kiedy się już to pozna, okazuje się, że spokojnie jest to dość łatwa sprawa. Dobra, mam nadzieję, że na dziś udało mi się tych kilka uwag moich wrzucić na temat tego, czym strategia jest, a czym strategia nie jest, czym taktyka jest, a czym nie jest i czym efektywność operacyjna jest, a czym na pewno nie jest i czym się nie da zastąpić i tak dalej, i tak dalej. I co? Dziś życzę Ci bardzo miłego dnia, fantastycznego, upału niezbyt wielkiego, ale słoneczka. I co? Miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!